wszędzie krzykliwe, a nawet kormorany. Wszystkie ptasie gatunki, pilnie poszukiwane. W regionie rozpoczęło się zimowe liczenie ptaków na rzekach i zbiornikach wodnych. Miłośnicy przyrody od prawie 30 lat poszukują rzadkich okazów i liczą na ciekawe obserwacje. Choć pogoda dziś sprzyjała poszukiwaniom, to niestety nie udało się znaleźć zbyt wielu ptaków. Zaczynamy dzisiaj trasę. Tu jesteśmy na stawach w Korytnicy. Przed nimi jakieś 20 km marszu, ale od wygodnych butów ważniejsze są lornetka i aparat fotograficzny. Na razie nic nie widać, ale słuchaj, ale ja myślę, że tu coś powinniśmy mieć na nidzie. Pozytywne nastawienie i dobry wzrok też są mile widziane. Każdy z poszukiwaczy musi mieć w sobie coś z detektywa. Jakąś płachtę do maskowania, butelka z herbatą. To wszystko w sumie. Ptaki to wyjątkowo sprytni przeciwnicy, trudno je wypatrzeć. Każdy szelest może je spłoszyć, ale one też zostawiają po sobie ślady. Te zostawiła czapla siwa, taki widok wart jest wielu poświęceń. W pewnym momencie na połowie trasy załamał się lód, wpadliśmy po kolana do wody, no i później spodnie były zmarznięte, a my w trudzie musieliśmy zmierzać do przystanku autobusowego, żeby dotrzeć szybciutko do domu. Małgorzata Gębska na co dzień zajmuje się ekonomią i choć matematyka nie jest jej obca, to ptaki liczyła dziś po raz pierwszy. Ornitologia to jej drugie hobby. Dziadek mi zawsze kupował książki o ptakach. Jak byłam mała, to pamiętam, że godzinami przeglądaliśmy te książki. Jeszcze jak nie umiałam czytać, to męczyłam go godzinami, żeby mi czytał każdą nazwę po 1000 razy. Zdarza się, że w czasie ptasich poszukiwań członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody muszą zdejmować założone przez kłusowników sidła. Kilka lat temu uratowali szczenie, które utknęło na krze. Są w ciągłym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Żeby na przykład, jeżeli jest jakiś węzeł drogowy robiony, żeby ten węzeł ominął te najcenniejsze miejsca, żeby ptaki w spokoju mogły tam odpoczywać i zimować. Liczenia odbywają się od prawie 30 lat. Kolejne, do którego mogą dołączyć wszyscy ptasi pasjonaci już w przyszły weekend.